10 grudnia, jak co roku, odbyła się w szkole społecznej na Mydlicach aukcja bożonarodzeniowa. Wszystkie przedmioty na aukcję zostały wykonane własnoręcznie przez uczniów społecznej szkoły podstawowej i społecznego gimnazjum. Prace wystawione do licytacji były bardzo zróżnicowane tematycznie. Znalazły się wśród nich m.in. gliniane anioły, które po uformowaniu zostały wypalone w piecu i następnie pomalowane. Choinki wykonane metodą papieroplastyki i nie tylko, a następnie ozdobione wanilią, orzechami oraz suszonymi pomarańczami. Poza tym można było nabyć różnego rodzaju zabawki choinkowe, stoiki do postawienia na meblach, powieszenia na drzwiach i wiele, wiele innych równie ciekawych przedmiotów. Prowadzeniem aukcji zajęli się uczniowie należący do samorządu uczniowskiego. Uczestnikami byli nauczyciele, rodzice oraz dziadkowie, a przede wszystkim młodzi twórcy. Przedświąteczne licytacje to nie nowość w szkole społecznej. Tego typu imprezy odbywają się już od kilku lat. Aukcje bożonarodzeniowe wpisały się na stałe w tradycję szkolną, więc każdy, kto do tej pory nie brał w nich udziału, może to zrobić w latach następnych. Naprawdę warto, gdyż jest to bardzo dobra zabawa w miłej atmosferze. Po raz pierwszy. 12 złotych po raz drugi.
20 złotych po raz drugi. 20 złotych po raz trzeci. Kartki, cena wywoławcza 6 złotych. Kartka świąteczna, autor Kamila Wójcik z klasy czwartej. 6 złotych cena wywoławcza. 10 złotych. 10 złotych po raz pierwszy. 10 złotych po raz drugi. 17. 10 złotych po raz trzeci. Sprzedamy. Choinka z piór biała, cena wywoławcza 12 złotych. Cena wywoławcza 12 złotych. A to nie znam. Nie może być za to. 12 złotych cena wywoławcza. 16. 16 złotych po raz pierwszy. 16 złotych po raz drugi. 14 złotych po raz trzeci. Autor Sara Zubarska z klasy czwartej. 8. 8 złotych po raz pierwszy. 10. 10 złotych po raz pierwszy. 12. 12 złotych po raz pierwszy. 12 złotych po raz drugi. Może dać coś więcej. 12 złotych po raz trzeci. Bardzo prosimy o drobne w miarę możliwości. Orzech na choinkę. Była wczoraj. 5 złotych po raz pierwszy. 5 złotych po raz drugi. 5 złotych po raz trzeci sprzedam. Autor Marta Golarska z klasy czwartej. 6 złotych cena wywoławcza. 8 złotych. 8 złotych po raz pierwszy. 8 złotych po raz drugi. 8 złotych po raz trzeci. Choinka z papieru, 5 złotych. 6 złotych.
Wracamy do
35 po raz pierwszy. 40. 40 po raz pierwszy. 42. 42. 45. 45 po raz pierwszy. 47. 47. 50. Nauczycieli, pracowników szkoły. Witam oczywiście uczniów, babci, dziadków zaprzyjaźnionych z naszą szkołą. Witam również szczególnie gości, którzy zdecydowali się uświetnić swoją obecnością naszą dzisiejszą uroczystość. Witam panią Krystynę Kozdroń. Witamy panią inspektor Hannę Guzdowską, którą prosimy o zabranie głosu w imieniu prezydenta. Dzień dobry wszystkim. W imieniu pana prezydenta miasta Dąbrowy Górniczej, pana Zbigniewa Podrazy, w imieniu władz oświatowych chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia, ciepłych, rodzinnych dla wszystkich dzieci, dla nauczycieli, dla grona pedagogicznego, dla pracowników administracji i obsługi, dla rodziców, dla całej społeczności. Zdrowych, spokojnych i szczęśliwego nowego roku. Bardzo proszę przyjąć to życzenie od pana prezydenta, od Wydziału Oświaty, ode mnie. Dziękuję panu prezydentowi za zaproszenie, ale niestety nie mógł przybyć na dzisiejszą uroczystość. Także wszystkiego najlepszego. Ja też na parę dni przyjechałam. Serdecznie dziękuję. Bardzo proszę.
bawcie się dobrze w miłej atmosferze. Niestety nie będę mogła zostać, bo mamy ogrom pracy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. W oczekiwaniu na zbliżające się święta Bożego Narodzenia prosimy naszych uczniów o wprowadzenie nas w świąteczny nastrój. Lubię wiatr, chociaż mnie przewiewa. Lubię zimę i ten świat.
i wesoło śpiewa. Poprzez białe drogi z mrozem za pan brat pędzą nasze sanie, szybkie niby wiatr. Biegni koniu drony przez uśpiony las. My wiedziemy świat zielony i śpiewamy tak. Pada śnieg, dzwonią dzwonki sań. Co za radość, gdy saniami można jechać w dal. Pada śnieg, dzwonią dzwonki sań. Dachy są już białe, na ulicach biało. Strojne w biel, srebrny pół, latarnie się dzięczą. Dzyń, 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 dzwonki sanek brzęczą. Pada śnieg, pruszy śnieg, bielutki jak mleko. W sklepach gwar, w sklepach ruch, gwiazdka niedaleko. Jeszcze dzień, jeszcze dwa, chłopcy i dziewczynki będą stać niby las wokoło choinki. A wiecie, był taki czas na świecie, że wcale nie było choinek, ani jednej. I dzięcioł wyrywał sobie piórka z rozpaczy i płakała wiewiórka. Ciężkie to były czasy, bo cóż to, proszę was, za życie? Na święta, bez choinki, czyste kpinki. Więc kiedy nadchodziły święta, dzieci w domu, a w lesie hałasowały zwierzęta. My chcemy, żeby natychmiast były choinki. Ale nikt się tym nie interesował. Aż wreszcie powiedziała mądra sowa: tak dalej być nie może. Ja z sowami innymi trzema zrobię pół, bo choinek jak nie ma, tak nie ma. Tylko mak i suszony model. I rzeczywiście, jak przychodziła gwiazdka, nic nigdzie nie tonęło w blaskach. Był to widok niemiły i nikt nie myślał o zielonej świeczce i ciemno było, proszę was, jak w beczce. Przez to, że nigdzie choinki nie świeciły. Ale w chatce, na nóżkach sobich, mieszkał pewien tajemniczy człowiek, który miał złote książki i zielone pióro. I jak nie krzyknie ten dobry człowiek: poczekajcie, ja zaraz zrobię, że nigdzie nie będzie pącha. To on nauczył, jak się świeczka toczy, jak się z guzików robi skrzepą oczy, jak się z papieru robi malutkie okręty. I to on ułożył te wszystkie kolędy, które śpiewać jest tak przyjemne. I popatrzcie, od jego jednego słowa świerki urosły tam, gdzie kiedyś rosła dąbrowa. Stała pod śniegiem panna zielona. Nikt, prócz zająca, nie kochał jej. Nadeszły święta i przyszła do nas. Pachnący gościu, prosimy, wejdź. Jak długo zechcesz z nami pozostań, niech pachnie tobą domowy kąt. Wieszając gwiazdki na twych gałązkach, życzymy wszystkim wesołych świąt. Ostatni miesiąc roku. Przyczyniają się do tego święta Bożego Narodzenia i śnieg. Na czym polega czar śniegu? Polega na tym, że jest cichy i biały. Cisza jest zawsze dostojna, jak hałas zawsze pospolity. Pośród wrzawy trudno myśleć, a w ciszy człowiek zmuszony jest do zadumy i skupienia. Wszystkie wielkie rzeczy, by się narodzić, potrzebują ciszy. Biel to czystość i niewinność. Dlatego świat, oczekujący przyjście Zbawiciela, wkłada na siebie białą szatę. Kiedy grudniowy wiatr najostrzej chłodzi, kiedy hulają zadymki i zawieje, gdy pod zaspami śniegu wiatr truchleje i jak najgorzej stworzeniu się dzieje, nagle słyszymy w ciszy powodzi ten niedowiary okrzyk: Bóg się rodzi, Bóg się rodzi, brzmi dookoła pieśń radosna,
pieśń wesoła. I na twarzy wszystkich ludzi jakiś dziwny blask się budzi. Jakaś ufność w serce wchodzi. Bóg się rodzi, Bóg się rodzi. Nad Betlejem gwiazdka świeci. Idźcie za nią, drogie dzieci. I dziecinie tej maleńkiej na kolanach złóżcie dzięki, że dziś zbawić świat przychodzi. Bóg się rodzi, Bóg się rodzi. A za czystych serc ofiary Jezus ześle wam swe dary. Da wam młodość piękną, jasną, skarby duszy, co nie zjasną. Chęć do nauki was rozmieci. Bóg się rodzi, drogie dzieci. Jedyny, magiczny i pełen uroczystej atmosfery wieczór, inspirowany wiarą naszych przodków. Jest to czas przemyśleń, zadumy i rozmów z rodziną. Dzieci czekają z niecierpliwością na gwiazdkowe prezenty. Rodzice jeszcze coś szykują, dziadkowie próbują pomóc, zajmują się wnukami. W domu unosi się zapach bakalii, grzybów i wszystkich wigilijnych potraw. Choinka stoi już pięknie udekorowana, najmłodsi wypatrują pierwszej gwiazdki. Mama stawia na stole strojki, zapala świeczki dla podkreślenia atmosfery świąt. Tata przynosi opłatek. Zaczyna się Wigilia. To właśnie tego wieczora, gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze, przy stołach są miejsca dla obcych, bo nikt być samotny nie może. To właśnie tego wieczora, gdy wiatr
wiatr zimny śniegiem dmucha, w serca złamane i smutne cicha wstępuje otucha. To właśnie tego wieczora od bardzo wielu wieków pod dachem tkliwej kolędy Bóg się rodzi w człowieku. Jakie będą? Radosne, pełne niezwykłych przeżyć, czy też smutne i nudne, choć spędzone w gronie bliskich, a czasem tak dalekich sobie osób. Gwarne, wypełnione rozmowami, śmiechem dzieci, czy też smutne i puste. Staramy się jednak, aby spędzić je zgodnie ze staropolską tradycją, która nakazywała, aby to były święta rodziny i sąsiedztwa, święta dzieci i służby, radosne i gwarne. Chcemy, aby w naszych rodzinnych domach panowała atmosfera bliskości i bezpieczeństwa. Chcemy utwierdzić się w przekonaniu, że nasz dom to wrażliwi i kochający się ludzie. Wigilią pachnie cały dom, o bliskich myśli każdy. Zapal choinkę, wyjdź przed sień, poszukać pierwszej gwiazdy. Jest taka tylko jedna, jedna, jedyna, co radosnym mrugnięciem Wigilię zaczyna. A kiedy wreszcie ta gwiazdka uśmiechnie się wesoło, zapalimy świeczki na choince, zasiądziemy do stołu. Z Wigilią zazwyczaj łączymy obraz rodzinnego domu jako strażnika najpiękniejszych tradycji. Dzielenie się opłatkiem oraz śpiewanie kolęd wokół bogato ustrojonej choinki to symbole wzajemnej jedności, miłości, pokoju. Może dlatego z radością podejmujemy wszelki trud, aby w tym podniosłym dniu znaleźć się w gronie najbliższych osób. Podzielić się opłatkiem? Powiedz mi, co to znaczy? To dobrze życzyć innym i wszystko im przebaczyć. Przy wigilijnym stole niech obcy gość zasiędzie. W twoim rodzinnym kole, przy opłatku, kolędzie. Hej, kolęda, kolęda. I wiadomo, już święta. Karp na stole i ciasto. Grzyby, choinka i nastrój. Tak dobrze jest w domu. Takie dobre są słowa, wokół świerka całego w kolorowych ozdobach. Zaśpiewajmy kolędę dla małego Jezusa. Niech nas uczta świąteczna mocniej łączy i wzrusza. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. W każdym polskim domu święta obchodzone są bardzo uroczyście. Towarzyszy im zawsze śpiewanie kolęd, których nasz naród, jak żaden inny, posiada przebogate źródło. Proste słowa i melodie, czasem fragment zachowany w pamięci, jedna zwrotka śpiewana w rodzinnych stronach niesie ze sobą wspomnienia. Może dlatego kolędy mają moc wewnętrzną, która je utrzymuje i odmładza? Thank you.
że Bóg tak wątłym ciałem objawić się może, bo był wiotki jak płomień i cichy jak cienie i prosty tylko sianko i żółb miał założeń. Jezu, wiotki jak sarenka, śpiew mój przed Twą dłonią klęka. Jezu, kruchy jak opłatek, Tobie serce w łzy bogate. Jezu, dziecka drżący ciałem, słodko głosić Twoją chwałę. Lśni matczyny blask uśmiechu, śpiewu jej rozbrzmiewa echo. Głos miłości, nuta wiary, Panie, wiekom niepojęty, niewypowiedzianie święty. Szczęście przyszło na świat, skryte w dłoniach maleńkiej miłości. Ciszej, ciszej mój głosie, żadna Twoja siła nie wypowie zachwytu. Ciszej głosie, ciszej, niech zarzmi kołysanka, uszą Bogu miła. Thank you.
Już słychać kolędy, już pachnie świętami. Syn Boży się rodzi, by zamieszkać z nami. W betlejemskiej grocie, w łóweczku, na sianie, w każdym kościele jest Jego mieszkanie. My więc jak pasterze do Niego idziemy, dzieciaką modlitwę darzą Mu niesiemy. Prosimy w modlitwie o pokój na świecie, by było szczęśliwe trzecie tysiąclecie, by jedność i zgoda wszędzie panowały. Błogosław nam Jezu, Panie Boże mały. Z Wigilią zazwyczaj łączymy obraz rodzinnego domu jako strażnika najpiękniejszych tradycji. Dzielenie się opłatkiem oraz śpiewanie kolęd wokół bogato ustrojonej choinki to symbole wzajemnej jedności, miłości, pokoju. Może dlatego z radością podejmujemy wszelki trud, aby w tym podniosłym dniu znaleźć się w gronie najbliższych osób. Pójdźmy śladem pasterzy do Betlejem. Wspólnie powitajmy nowo narodzone dziecię. Jego obecność w Betlejem wśród bydląt i pasterzy zaprzecza tym, którzy uważają, że trzeba wszystko mieć, żeby nie przestać być. Thank you.
kończymy już naszą bożonarodzeniową opowieść. Pamiętajmy jednak, że Boże Narodzenie to nie tylko 3 grudniowe dni. Jak powiedziała kiedyś matka Teresa z Kalkuty, zawsze ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągniesz do niego rękę, jest Boże Narodzenie. Zawsze, ilekroć milkniesz, aby wysłuchać innych. Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelaz na obręcz uciskają ludzi w ich samotności. Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei innym. Zawsze, kiedy rozpoznajesz pokorze, jak bardzo znikome są twoje szanse, jak wielka jest twoja słabość. Zawsze, ilekroć pozwolisz, aby Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie. Zaangażowanie w przygotowanie tego naszego dzisiejszego święta. I poproszę samorząd uczniowski o zabranie głosu. Niech nadzieja znów wstąpi w was. Miejmy w sercu światło, bo tak łatwo zgubić ślad. Wiarę, gdy wiatr w oczy wieje. Połóżmy kres wszystkim żalom. Pamiętajmy, że nie trzeba żałować przyjaciół, bo są z nami, choć w innej postaci. Uwierzmy kolejny raz, jeszcze jedno, Boże Narodzenie. Wesołych Świąt życzy samorząd uczniowski. Prosimy także panią Renatę Golajską o złożenie życzeń w imieniu stowarzyszenia. To dla mnie wielkie wyróżnienie, że mogę brać udział w tak pięknej uroczystości. Nic nie przebije tak pięknych życzeń, które składają uczniowie. A święta to jest czas wspaniały, czas radości i miłości. Czas, kiedy wszyscy łączymy się razem, to jest czas przebaczenia. Ja chciałabym życzyć, aby ta piękna atmosfera, która jest teraz tutaj, towarzyszyła nam przez wszystkie dni w całym roku, nie tylko w czas Wigilii. Dziękuję. Teraz najtrudniejszy moment dla mnie. Pomimo wielkich starań. Chciałabym życzyć wszystkim wielu radości, słońca, uśmiechu. Ja staram się, ćwiczę, cuda robię. No i wiecie, że sercem jestem z wami. Wszystkiego najlepszego, żeby następny rok przyniósł nam same pomyślne wiadomości i wydarzenia. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich. Z okazji świąt i przyszłego roku. Serdecznie dziękuję wszystkim za to, że zdecydowaliście Państwo spędzić z nami ten uroczysty dzień. Już myślałam, że mi przejdzie. Bo rozpoczęcie roku udało mi się zrobić bez ani jednej łzy. Myślałam, że tak już będzie, a tutaj no niestety. Tak wiele emocji, że no, ja będę musiała chyba scenariusz mieć kilka razy wypróbowany, żeby mnie nie wzruszały te moje niewiasty i starsze, i młodsze, no i chłopcy. Serdecznie dziękuję i proszę jeszcze panią Kozdroń o zabranie głosu. Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie. Na pewno zauważyliście, że robiłam te zdjęcia, więc relacja o tym zdarzeniu tutaj dzisiaj, o pięknie przygotowanym występie, znajdzie się w Raptularzu Kulturalnym. W numerze 4, który ukaże się dopiero w marcu przyszłego roku, więc zapraszam do redakcji, do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 25,
bo z pewnością tam się zobaczycie, a przynajmniej niektórzy z Was na zdjęciu w czasopiśmie Kulturalnym. Jeszcze raz życzę Wam przyjemności z dzisiejszego dnia, radości i spokoju na każdą chwilę Waszego życia. Życzę samych szóstek i przyjaznych nauczycieli, których tutaj zawsze, ilekroć byłam, spotykałam. Macie wspaniałych pedagogów i Wam również życzę wszystkiego, co najlepsze na przyszłość. Na mnie inni ludzie, więc jeszcze raz wszystkiego dobrego. Ja chciałabym powiedzieć o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Nasze jasełka będzie można zobaczyć w nieco innej scenerium 6 stycznia o godzinie 16 w kościele świętego Maksymiliana Kolbe. U nas tutaj na osiedlu serdecznie Państwa zapraszamy, bo te jasełka mają zupełnie inny wymiar w tamtym miejscu. Także zapraszamy serdecznie na godzinę 16. Jest to msza specjalnie dla dzieci. Nasi uczniowie jak w tamtym roku uświetnią tą mszę swoim występem. Serdecznie dziękuję. Rodziców poproszę o pozostanie przy stole przez chwilę jeszcze. Natomiast uczniów proszę razem z wychowawcami do wychodzenia. Natomiast momencik jeszcze, ponieważ pierwszaki tak wspaniale zaśpiewały nam o zimie i są jeszcze na środku, to poprosimy je o zakończenie, o jeszcze jeden występ.